Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Wójt gminy Łęka Opatowska otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. W trakcie sesji, która odbyła się wczoraj, otrzymał aprobatę wszystkich radnych uczestniczących w obradach. Wcześniej wójt przedstawił raport o stanie gminy Łęka Opatowska za 2018 rok i otrzymał od radnych wotum zaufania. Ten raport za ten 2018 rok, który już był na pewno bardzo istotny i ważny w samych cyfrach, bo jak Państwo pamiętacie, w 2015 roku, tak dla przypomnienia, mieliśmy na inwestycje 350 tysięcy na początek. A w roku 2018 inwestycje, które są również w sprawozdaniu finansowym, wykonania budżetu, opiewały już na ponad 5 200 tysięcy. Jak będzie wyglądał ten rok? Czas pokaże, jak go będziemy zamykać. Jeżeli chodzi o budżet 2018 roku, to planowane dochody zamknęły się kwotą 30 630 753 zł. Wydatki wyniosły 31 091 000. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2018 rok i udzielili absolutorium wójtowi. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i państwu również w Wysokiej Radzie za udzielone mi absolutorium. Nie ukrywam to, co pan przewodniczący już zaznaczył. To jest absolutorium nie tyle dla mnie jako wójta, ale dla nas wszystkich, którzy tworzymy i współpracujemy i działamy na rzecz wszystkich tych inwestycji, tego wszystkiego, co dzieje się na terenie gminy Łęka Opatowska. Nie będę odosobniony w tym, co powiem, bo jestem tego zdania i to zdanie podtrzymuję też od dłuższego czasu. Dziękuję za absolutorium za 2018 rok. To Państwo jako mieszkańcy gminy, przedstawiciele mieszkańców gminy Łęka Opatowska budujecie potencjał i myślę, że wspólne nasze działania i kroki, chociaż nie zawsze zadowalają wszystkich, to jednak podążamy w ocenie, myślę, że znacznej części mieszkańców. Chciałbym powiedzieć, że chciałbym dążyć do tego, aby w większości tych mieszkańców, a nawet dążyć do tego zawsze, żeby to te 100% było zadowolonych. Ale jak słyszeliśmy w ocenie różnych instytucji, które wyrażają się o tym, podążamy w dobrym kierunku i chciałbym rzeczywiście, jak pan przewodniczący życzył mi, tak ja państwu również życzę sił i wytrwałości wspólnym pokonywaniu wszelkich problemów, które będą się pojawiać, ale też w kwestii inwestycyjnej, aby ta droga wytyczona w jakimś stopniu dla rozwoju i poprawy życia wszystkich mieszkańców była spójna dla nas wszystkich w tych decyzjach i w tych realizacjach wszelkich przedsięwzięć. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielone jeszcze raz absolutorium mi i wszystkim, z którym jest mi dane współpracować. Wszystkim Państwu dziękuję. Absolutorium udzielone zostało przez radnych jednomyślnie.